Uważam, że każdy pretekst jest dobry, żeby w jednym miejscu spotkało się tylu znakomitych wykonawców. Mam na myśli, no, na przykład w tym roku, no, wspomniałam oczywiście, dzisiaj Artur Andrus będzie ze swoim zespołem, będzie Marta Lipińska, Krzysio Kowalewski, Jurek Bończak, no, jutro też muzycy i Michał Urbaniak i jedna z jego córek. I wspomnę nieskromnie, mój mąż Wojciech Karolak też będzie. No po prostu rzeczywiście są tak znakomici wykonawcy, więc mówię, już się dlatego godzę na ten pretekst taki troszeczkę, że to festiwal Marii Czubaszek, ale naprawdę ja to w ogóle mały pikuś w tym wszystkim jestem, chodzi o tych znakomitych wykonawców. Ja zaczynałam w programie trzecim radiowym, gdzie dzisiaj właśnie zresztą lista przebojów jest właśnie z Polanicy nadawana. Tutaj młody kolega robił, pan Niedźwiecki jest na urlopie. I właśnie to były takie słuchowiska, którymi w zasadzie zaczynałam swoją pracę w radiu i to właśnie była tam Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Boguś Łazucha i najważniejsze Jerzy Dobrowolski, reżyser niestety już nieżyjący, ale byli to znakomici aktorzy. Ja zawsze przy tej okazji mówię, że może nie tej klasy, co teraz Kasia Cichopek czy bracia Mroczek, ale też dobrzy byli. No i dzięki temu zyskałam jakąś tam popularność jako autorka słuchowisk radiowych. Właśnie nie, że ja tak świetnie pisałam i to nie, że to jakaś fałszywa skromność z mojej strony, tylko po prostu wiem, że było to znakomite wykonanie. Miałam po prostu szczęście do świetnych aktorów, w związku z tym to się spodobało bardzo słuchaczom, no i tak jakoś już poszło. Ja uwielbiam zwierzęta, to zawsze podkreślam, i niedźwiedzie też. Nawet kiedyś w telewizji, to muszę powiedzieć, bo w telewizji warszawskiej takiej, w programie, który ja robiłam, i zaraz potem przyjechał pan, treser, z misiem, no to znaczy z niedźwiedziem można powiedzieć, bo to nie był malutki misio, tylko duży niedźwiedź, i w studio, i on miał coś z nim drogi. Jedna z naszych z pani realizatorek telewizyjnych, która jak się okazało też kocha zwierzątka, weszła do tego studia i tego misia, no widocznie nie był przyzwyczajony do kamer telewizyjnych i on się na nią rzucił. A to olbrzymi, duży, brunatny misiek. Jezu, co tam się działo, ale jakoś na szczęście krzywdy jej nie zrobił, ten treser oderwał tego misia. Ale to właśnie pamiętam, że raz byłam w studio ze zwierzątkiem i to z takim sporym, dlatego tym bardziej się wzruszyłam, że dzisiaj misia dostała